Każdy dzień spędzony z kanałem ATVN to dzień nauki. To, co zobaczymy w próbówce, oznaczone jest plus, za 45 minut będzie tym, co wstrząsnęło Dertlem, kiedy po raz pierwszy zobaczył działanie faga. Mamy tutaj z jego dzienników bardzo przepiękny opis tej krótkiej chwili olśnienia. Po otworzeniu inkubatora doświadczyłem jednego z tych rzadkich momentów intensywnej emocji, która wynagradza naukowcom cały ich trud. Zobaczyłem, że hodowla bakteryjna, poprzedniego dnia gęsta i zawiesista od bakterii, jest dziś przeźroczysta. Wszystkie bakterie znikły. Tak jak na mojej płytce z podłożem agarowym, która została pozbawiona kolonii bakteryjnych, i to właśnie spowodowało moje emocje, kiedy w błysku zrozumiałem, to co powoduje plamy na płytkach jest niewidzialnym mikroorganizmem filtrowanym wirusem, lecz najważniejsze, wirusem bakteryjnym. Ten inhibitor, który tutaj jest w postaci tych cienkich szkielecików narysowany, tworzy z podłogą i sufitem siatkę wiązań wodorowych. To są te żółte pałeczki pokazujące miejsca tworzenia tych wiązań wodorowych. Natomiast w tej czerwonej ramce jest przykład położenia jednego z hydrofobowych łańcuchów bocznych tego inhibitora. Gwarantujemy bezpłatny dostęp z każdego miejsca na Ziemi do ponad 800 programów, a będzie ich więcej. W przypadku operacji kapoplastyki całkowitej stawu biodrowego nie usuwa się głowy i szyjki kości udowej. Głowę kości udowej oszlifowuje się, żeby nadać jej odpowiedni kształt, i na głowę nakłada się metalową nakładkę, która zastępuje zniszczoną w procesie chorobowym chrząstkę stawową, będącą warstwą poślizgową stawu. Proszę Państwa, najważniejsza informacja z dzisiejszego wykładu to: nie istnieje choroba, którą pacjenci nazywają reumatyzmem. Alternatywne sposoby leczenia z trudem torują sobie drogę w medycynie. Wynika to zapewne z tego, że studenci w czasie studiów medycznych w ogóle nie stykają się z problemem innej medycyny niż ta klasyczna z podręczników. Lekarze w większości negatywnie odnoszą się do tych innych sposobów leczenia poza klasycznymi, stąd trudność również w dotarciu do źródeł i naukowego udokumentowania tych metod, które jednak są na ogół skuteczne. Profesjonalizm i akademicki poziom zaakceptowało już ponad 1,5 miliona widzów. Chciałbym zapoznać dzisiaj Państwa z mechanizmami wykorzystywanymi przez bakterie do poruszania się w środowisku. Możemy je podzielić na dwie główne grupy. Są to mechanizmy bierne oraz mechanizmy aktywne, które możemy podzielić na dwie grupy. Pierwsza z nich to są mechanizmy wykorzystujące energię generowaną przez samą bakterię i ta energia powoduje ruch bakterii. Druga to jest przyłączenie się bakterii do systemu wykorzystującego energię, ale generowanego przez organizm wyższy. Kobiety i mężczyźni to wieczni wrogowie. Konflikt pomiędzy płciami przejawia się również na podłożach genetycznych. Odpowiedzmy sobie na pytanie, która płeć rządzi światem? To jest typowy przykład dystrofii wapiennej rogówki. Jak widać, w tym miejscu zaczyna się w części centralnej rogówki odkładać wapń. Tak jak wspomniałem, nie ma to większego znaczenia dla normalnego, prawidłowego funkcjonowania całej gałki ocznej. Nie leczy się tego stanu, tylko i wyłącznie uświadamia właściciela zwierzęcia, że nie jest to duży problem. Tomografia komputerowa jest badaniem rentgenowskim. Różni się tylko tym, że obraz rentgenowski zapisywany jest nie na kliszy rentgenowskiej, tylko jest rejestrowany przez układ detektorów i przetwarzany cyfrowo. Jest to młoda kotka, u której głównymi objawami była niezborność ruchowa. Kot się przewraca, słaby kontakt wówczas ma z otoczeniem. Państwo się niepokoją z tego właśnie powodu i dzisiejsze badanie wykonane jest po to, ażeby bardziej szczegółowo rozpoznać, co się właściwie dzieje. Najlepsi wykładowcy, najlepsi naukowcy, najlepsze uczelnie.
dostępni na platformie wymiany myśli naukowej. Opanowanie całości znaków chińskich do uprawiania nauki to jest rzecz już naprawdę trudna i wymaga ogromnej pracy. Roman Stanisław Ingarden urodził się w Zakopanem 1 października 1920 roku. Niedługo później, kiedy Toruń został oswobodzony od Niemców, na początku 1921, dziadek przywiózł go statkiem z powrotem do Torunia, gdzie też przeniósł się wraz z matką jego ojciec. W końcu stycznia 1926 roku pojechali z powrotem do Lwowa. Jak idzie? Bardzo dobrze, panie profesorze. Zajmuję się właśnie syntezą analogów nukleozydów pirymidynowych i purynowych jako potencjalnych inhibitorów leków przeciwpasożytom. A syntezę dobrze widzi, wychodzi? No dobrze, raz lepiej, raz gorzej, ale do przodu. Bardzo dobrze. Fizyka i jej wykorzystanie do poznawania zjawisk życia są wielką pasją profesora Sugara. Należy do tych, którzy spowodowali, że poznawanie mechanizmów zjawisk życia stało się przyczyną zbliżenia i lepszego porozumiewania się biologów, chemików, biochemików z fizykami i samą fizyką. Każdy kontakt z TVN-em to nowe przeżycie, nowa wiedza, nauka i poszerzenie horyzontów. My nie umiemy się poruszać w tym świecie małych obiektów, w świecie molekuł i nie umiemy jeszcze dobrze przewidzieć, co właściwie w tym świecie molekuł będzie działało. Przyroda, proszę Państwa, wymyśliła fantastyczną rzecz. Mianowicie zaistniała potrzeba, żeby jedną taką nić umieć skopiować. Kopiowanie odbywa się w ten sposób, że do pozytywu, nazwijmy to, przyłącza się negatyw. Jeżeli w jednej nici jest adenina, to w drugiej zawsze jest tymina. Jeżeli w jednej nici jest guanina, to w drugiej jest cytozyna. Neurofarmakologii i badaniom neurofarmakologicznym zawdzięczamy to, że znaleziono analogię i związek pomiędzy opiatami, które się nam negatywnie kojarzą, bo opiaty kojarzą się definitywnie nam z narkotykami, a substancjami, które wykrywa się w mózgu u osób, którzy deklarują się, że są pod wpływem pewnych emocji, a dokładnie nawet, że są zakochani. W zasadzie trzy substancje odpowiadają za ten stan. Jedną z nich podstawową jest tak zwana fenyloetyloamina. Jest to bardzo prosty związek. Jest to w efekcie 11-atomowy związek, nie licząc wodorów, z atomów ciężkich, który tutaj jest demonstrowany. Jest to związek, który u osób zakochanych w mózgu jest o niezwykłym stężeniu. Kontrowersyjne tematy. Zna się Romów, wie się o nich wiele, a jednocześnie to, co się wie, bardzo często posiada formy stereotypu. Bo tych czynników izolacji Romów trzeba szukać w dwóch sferach. Po pierwsze w kulturze nieromskiej, a z drugiej strony w kulturze samych Romów. Romowie są niezwykle hermetyczną zbiorowością. Całą swoją historię, przynajmniej ostatnich kilkuset, czy tysiąca, czy dwóch tysięcy lat nawet, przeżyli w diasporze. Czy Polacy są antysemitami? To jeden z tematów, który jest bardzo, w niektórych przynajmniej środowiskach, gorący. Tutaj mamy skalę antysemityzmu nowoczesnego, która ma od 0 do 4 możliwych punktów. To są dane z 1992 roku, tu są dane z 2002 roku. Czy przybyła, czy też zmniejszyła się liczba antysemitów? Najnowocześniejsze badania, nowe odkrycia. Za pomocą odpowiednich urządzeń wykonuje się 3 do 4 niewielkich otworów, przez które należy wprowadzić odpowiednio precyzyjne, cienkie, na długich wysięgnikach narzędzia chirurgiczne. Natomiast operowanie tymi narzędziami musi być odpowiednio precyzyjne. Żeby to zapewnić, skonstruowany został specjalny manipulator, który przez niewielki otwór w czaszce można prowadzić do wnętrza i
rozdzielczość, dokładność pozycjonowania końcówek narzędziowych jest na poziomie pojedynczych setnych części milimetra. W tej komorze po zmieszaniu dwóch tlenków, tlenku glinu i tlenku lutetu i trzeciego tlenku ceru jako domieszki, otrzymujemy kryształy luapu, które mają w dzisiejszych technologiach, szczególnie w technologiach detektorowych związanych ze scentylacją, bardzo duże znaczenie. Udało nam się otrzymać kilkanaście kryształków. Kryształu, który według teorii fizycznej nie powinien wyjść. ICM powstał 29 czerwca 1993 roku jako Centrum Wielkoskalowych Obliczeń Naukowych. Założonym celem było udostępnienie zasobów obliczeniowych i wspomaganie realizacji projektów zespołów z całego kraju. Do wykonania zadań potrzebne były komputery dużej mocy. Panie profesorze, ja od razu chcę powiedzieć, że ja jestem naprawdę w ciężkim stresie, bo jaka jest wartość tego komputera? No, ile? To jest poziom milionów dolarów. Milionów dolarów. No więc chcę powiedzieć, że jeżeli coś zepsuje, to na pewno nie wypłaca się do końca kadencji, ale czy wypłaca się do końca życia, też nie wiadomo, więc proszę mnie instruować. Dobrze, instruuję. Prosimy dubla. Zacisnąć? Tak. Pokaże się w moc. Już zadanie zostało zrealizowane. Ciekawe polemiki, dyskusje i komentarze to potencjał wiedzy zawsze dostępny w archiwum ATVN. Ostatnio w Wielkiej Brytanii wytresowano grupę czterech psów, które wykrywają raka pęcherza na podstawie markerów zapachowych zawartych w moczu. Szczegółowymi celami naszego projektu jest ocena błędów popełnianych przez psy. I tutaj możemy mówić o kilku takich głównych typach błędu, a mianowicie najważniejszym to są tak zwane wskazania fałszywie pozytywne. W 1942 roku, już dwa lata przed powstaniem, redaktor gazety The Times w Londynie, znany prosowiecki człowiek, zaproponował w Timesie ustalenie formalnej strefy wpływów Sowietów na wschodzie. A z drugiej strony właśnie jest informacja, że ta osoba była internowana w ramach akcji Jodła, czyli właśnie po 13 grudnia 81 na wniosek Wydziału III Komendy Wojewódzkiej w Zamościu. Czyli to taka karta internowanego. Była ta osoba nieźle obstawiona, wszelkiego rodzaju informacje z pracy, czy z życia prywatnego spływały właśnie do oficera Służby Bezpieczeństwa. Zapraszamy do oglądania telewizji internetowej www.atvn.pl.